Witajcie, witajcie moje drogie robaczki w kolejnym odcinku Dark and Darker. Droga wojownika. Moi kochani, 9 poziom. Ja jeszcze nie posprzątałem w ekwipunku, więc zrobimy to teraz. O, Rotten Fluids, to jest fajne. Zrobimy to teraz i ruszymy na kolejną przygodę. Posprzątane w plecaku i jesteśmy znowu na zimowej mapie. Moi kochani, jeszcze ani razu mi się nie udało stąd wyjść z zimowej mapy na naszej serii Droga Wojownika, więc trzymajcie kciuki, żeby teraz się udało. Ruszamy. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest boss, więc mam nadzieję, że na niego nie trafię, bo byłoby naprawdę nieciekawie na solo z tym bossem. Zajmiemy się najpierw goblinkami. Ach, cholera, prawie mnie trafił i było naprawdę blisko. Ho! Raz, dwa, ma się złości i trzy. Od razu możemy atakować trzecim ciosem. No, tak więc dzisiaj troszkę pobijemy się z goblinami. Ja sobie tu otworzę drzwi. O, cholera. Tu już widać jego broń. Ale go cofnęło. O, nie, nie, nie. Tam, moi drodzy, to na pewno nie idziemy. Może kątem oka. Oczywiście oko nie ma kątów, ale wiecie, o co chodzi. Zdążyłem, patrzcie. Kątem oka mogliście zauważyć, co tam stoi. O, jaki fajny puklecz, wezmę go. Malutki, ale może się przydać. Drugi? Ciekawe. Tam stoi małpa, moi kochani. I tego ni cholery nie da się zabić. Próbowaliśmy we trójkę, nawaliliśmy to z daleka. Z bliska, tylko skacze, macha łapami. Raz prawie mi się udało, jak się zbugowała, ale niestety. Tak więc żegnam. Nawet tego nie otwieram, wolę już przejść przy tym bossie wielkim, bo jego przynajmniej zabijaliśmy tutaj kilka razy. We trójkę, no ale możemy spróbować, jeżeli chcecie. No w sumie, żeby coś się działo innego niż zawsze. Sprawdźmy to. Widzicie go? Najpierw tych małych chciałbym wytłuc, żeby mi tutaj nie przeszkadzali. Idziecie czy nie? Och, chwera tu jedna. Myślałem, że nie zdąży strzelić, ale niestety zdążył. Pieniądze. Dobra, jeszcze potiona tu łyknę przed walką z nim. Tak samo, o cholera, niebieskiego potiona. I spróbujmy się z nim. On ma dziwne ataki. Dupę. Dobra, cyk. Jak my to zrobimy? Nie wiem, czy... O właśnie, to jest najgorsze. Trzy. Trzy razy tak atakuje, dobra. Dobra. O cholera, on więcej razy tak atakuje. Dobra. Tarczą da się obronić. To jest najważniejsze. On daleko. O cholera. Zostaw mnie. Dobra, uderzył. O ja pierdziel, Alan wali tym. Dobra, przed tym da się kucnąć. To jest najważniejsze. Oj, oj, oj. To już nie było takie łatwe. Dobra, potkę użyjmy. Najgorzej jak on macha tymi... O właśnie to, dwa, trzy, cztery. I teraz pyk. Dobra, 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 ucieczka. Ej, odpalam. I zwiewamy na górę teraz. Trzeba się trochę uleczyć. Dobra, i zaraz sobie zeskoczę do niego. Czwórkę. 50, 60, 70. Pyk. Żegnam pana. Dobra, i znowu mam dużo życia. Nie wiem, czy dam radę go zabić, bo jest naprawdę cholernik mocny. O. Nie wiem, czy nie lepiej tarczą się bronić po prostu ciągle, a nie uciekać. Kurde, blaszka, no. Jak to tak będzie wyglądać, to ja go na pewno nie zabiję. Leży. Ja pierdziele. Ledwo, ledwo, ale daliśmy radę. Co z ciebie wypadnie? No i właśnie, słabe rzeczy. Dlatego nie opłaca się za bardzo go bić. To jest w tym przykre. Zużyłem wszystkie leki, jakie miałem. Zużyliśmy E. Teraz trzeba się leczyć naszym skillem pod Q. O nie, nie. Tu będzie sopel. Tak, on się odnawia co chwilę. Dobrze, że usłyszałem. Tu jest kolejny. Nie wiem, czy mobów się nie da przypadkiem tym soplem zabić. Dobra, teraz sobie ucieknę. Czy on się zezłościł właśnie? Czyli powinien umrzeć teraz już, tak? Tak, dokładnie. I dzięki temu się... Ała, ty skubańcu. Dzięki
nią się uleczyliśmy, ale i tak nas ten łucznik ustrzelił. Powinienem teraz czekać 15 sekund właśnie jeszcze, aż nam się odnowi ten skill i dopiero się bić z nim. Ale ich tutaj nie zabraknie. Więc idziemy po prostu przed siebie. Gościu tam jest, patrzcie. Spróbowałbym z nim, ale... O, może tak. A masz ty, dziadu. Teraz tu nawet nie przejdzie. Dokładnie tak, dobra. Na razie go odpuścimy sobie. Bo nie mam życia kompletnie. A bez życia się nie chcę z nim bić. Jeżeli znalazłbym jakieś potki, uleczył się to... To jak najbardziej, a tak to wolałbym z nim nie zadzierać. Nie wiem, czy to był... ten... Ninja Assassin, czy jak on tam ma. Ale fajnie, jakby nas tu nie podszedł jakoś po cichutku. O, ognisko. Ognisko mogłoby być dobre. Weźmy sobie jeszcze te rękawice, bo zapomniałem o nich. Ognisko by było dobre. Można by spróbować w sumie. Rozpalmy. Chyba tu nie przyjdzie, bo się przestraszył. Zobaczył mołotowa ogień. Obsrał zbroję i cofnął. Okej. Ważne, żeby nie przyszedł, jak będziemy sobie siedzieć, bo... Jak już będziemy mieli full HP, to spokojnie, niech sobie przychodzi. Ale nie wcześniej. Dobra, tu jeszcze mam dwie skrzynki do podniesienia. Zostało nam prawie 8 minut, więc sporo. I zaraz będziemy szli dalej. Dobra. Prawie pełne życie. Sprawdźmy te skrzyneczki. I można się wybrać za nim sobie na to. Oj, coś tu się... Czemu to się tak kręci w kółko? Trzeci raz już. Jakbym nie miał internetu. Coś się zacięło, moi kochani. Nawet nie mogę uderzyć. Bardzo niedobrze. Teraz się nagle otworzyło. Chyba jakiegoś laga miałem, wiecie? Chyba tak. Tu mam jeszcze kielich. O, siła. Wiecie co? To ja to założę. To może być lepsze. Żeby się tutaj pobić jakoś z nimi. Fajnie. Tam jest winda na środku, więc w razie czego windą możemy wyjechać. Tutaj znam dużo wyjść. Tu jest dosyć łatwo uciec z tej mapy. O, tą piramidę bardzo lubię. Tu jest fajnie. Jest dużo szkieletów. Można się pobić. Tu jeszcze się nie biłem fighterem tutaj, więc może to nie być takie łatwe, jak mi się wydaje. Ja zawsze z łuku tu waliłem albo barbarzyńcą jakoś. Dobra, chodźcie tutaj powolutku do mnie. Po jednym. Na spokojnie. Bo jak wiecie, szkielety są dosyć potężne. Okej, okay. No trzy ciosy to nie ma takiej tragedii w sumie. I one tu będą wstawać, to jest najgorsze. O, tutaj na przykład i na każdym rogu jest po jednym. Plus są ci łucznicy. Dobra, powolutku, powolutku, na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć z nimi. Oni tu będą podchodzić sobie. Jeszcze kawałek podejdźcie. Ej, się odnowiło, czyli to się odnawia normalnie. Fajnie. Podejdą czy nie? Ten jeden na pewno podejdzie. Cholera. Wow. O ty dziadu. Dobra, niech tu wyjdzie do nas. Na czym ja stoję? Zaraz spadnę pewnie. Dobra. Raz. Wow. Dobra, nie wyszło tak jak chciałem. Ale okej, zaraz się uleczymy tym ku. Czy on nas zamroził jakoś tak dziwnie? No, oni się wrócili chyba. Tak, wrócili się. Czy tu dziadygi? Zaczniecie do mnie strzelać, czy nie? Oni potrafią po dwie strzały naraz wypuszczać. To jest dosyć problematyczne. Jedna jest, o właśnie, zamrażająca. Chyba nic nie widzę. Ja pierdzielę. Dobra. Odpalamy ku. I płę. Dobra, nie wiem, czy się uleczyłem jakoś, czy oni mi tyle zabrali. Trzy razy mnie chyba trafili. Albo w tarczę tyle razy, bo tyle strzał tu widzę. Dobra, odpalimy sobie te E. Żeby nie było potem, że nagle ktoś na nas wyskakuje. Nie jest problem. Tu jest jeszcze jeden. A, czyli on z tego odepchnięcia też nam zadaje obrażenia, okej.
wszystko jasne. O, kuźwa, co on tu robi? Gruby. Magic Staff niebieski bierzemy. Nie wiedziałem, że tu gruby wchodzi, ale tutaj jest sporo skrzynek, więc warto to miejsce zawsze odwiedzić. Weźmiemy sobie, co tutaj jest i pójdziemy już powolutku do wyjścia. O, buciki fajne. No, czemu nie? Weźmy te lepsze. A te co miały? Bo tak... Siły mają 3. No dobra, to niech będzie. Nie wiem, czy ja ich zlutowałem. Tak, zlutowałem już sklerozę. Tego nie chcę. Myślałem, że tu jakieś lepsze rzeczy będą. Do grubego się na pewno nie zbliżam. Bo drugiej takiej walki byśmy nie przeżyli. Chyba, żebym się nauczył unikać i... odbijać jego ataki. O, fajnie spodnie. Ale jeszcze bandaż chciałem wziąć. Dobra, ku. O nie, 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 to chyba go nie zabije. No jednak zabiło. Czasem na 2, a czasem na 3. Miecza nie chcę, ale tu był jeszcze bandaż, więc sobie wezmę. Jakieś bransolety? Chętnie, chętnie. O, ty dziada. O, i jeszcze jeden. Ty, no nie trafiam. Ty, co jest? Muszę niżej celować. O, ty dziad, ale go zabił własny kolega. Dobra. Ojo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 j
To co, spadamy stąd? O kurwa, zawsze to samo, no muszę zawał dostać. O świetnie. Nie znoszę tych mimików, one są tak przerażające. Ej, chodź tu. Ja nie wiem, czy on już umarł? Tak, czyli jak tak zaczyna skakać, to znaczy, że nie żyje. Battle Axe, halabarda. Nie wiem za bardzo na to miejsca. Spadamy już do tej windy. Dwie minuty zostały, więc powinno już być dobrze. Nic ciekawego. Idziemy stąd. Tutaj, tutaj. Może być tym wyjściem. Dzień dobry, jest tu kto? Zamknę za sobą. Jest goblin. Dwie minuty, dobra, to jeszcze zdążymy na spokojnie tutaj zlutować, bo wiem, gdzie jest wyjście, to jest najważniejsze. Bo jak na szybko mam znaleźć wyjście, to jest problem. 21, 24. Czy co? Zamiast tego kuklerza weźmiemy to. Te legi miałem założyć. No właśnie, teraz mi się miejsce zwolni. Te buty bierzemy ze sobą, dobra. O, tak zrobimy. Tyk, tyk, poukładać to trochę trzeba. O, teraz jest ładnie. Dobra, jeszcze coś tam zlutujemy chyba, co? Oj, minutka została, dobra, to może już spadajmy. Jednak lepiej, bo trochę się pośpieszyłem. Tędy pójdźmy. Dobra, leży. Nie wiedziałem, że to nam już... O, ktoś go jebnął. Ciekawe, czy to wyjście jest w ogóle dostępne. Wyjdźmy stąd. 28 sekund. O kurwa, małpa. O ja pierdolę. To się źle skończy. Chyba tu ktoś umarł, wiecie? Dobra, spróbujmy to zrobić tak. Jedna, jedyna szansa. Nie, 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 zostaw mnie. O, spadaj. O cholera. Dobra. O kurwa. Nie, no proszę was. Co za dziadyga jeden. Co za dziadyga. No przez niego... Kurwa, umarliśmy. O mój Boże. O mój Boże. Trzymajcie się cieplutko, moi kochani. Do następnego. Cześć.